Cześć dziewczyny, zapraszam Was do obejrzenia filmiku o kozakach i obotkach na wiosnę i na zimę tego roku. Pokażę Wam trzy pary kozaków i trzy pary botków. Pierwsze to są kozaki, które są ze sklepu Choice. To były pierwsze, które zakupiłam. Ja przez długi czas bałam się zamawiać z tej strony buty, bo wydawało mi się, że buty z Chin mogą być kiepskiej jakości. Z ubraniami to różnie bywa, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki o ubraniach, to wiecie, że czasami są takie lepsze, czasami są gorsze, czasami są kompletnie beznadziejne. I naprawdę miło się zdziwiłam, bo okazało się, że buty z Chin są po prostu super i są lepszej jakości niż buty z tych takich najtańszych sieciówek, które są u mnie w mieście. I tak, pierwsza para. To są takie zamszowe kozaki za kolano. Pewnie, żeby je zobaczyć całe, będziecie musieli kliknąć w link. Linki do wszystkich butów będą pod filmikiem i nie będę Wam podawała cen, bo te ceny się bardzo zmieniają. One kosztowały 50 dolarów, potem kosztowały 40 ileś, potem były nawet przecenione na 30 ileś, więc po prostu jeżeli chcielibyście je sobie kupić, to musicie sprawdzać te ceny i na pewno uda się Wam trafić na jakąś fajną okazję. Druga para to są identyczne kozaki za kolano. One mi się tak bardzo spodobały, że kupiłam sobie jeszcze drugą parę, tylko nie zamszową, tylko po prostu z takiego materiału bardziej świecącego, nie wiem jak to powiedzieć, no ze skóry ekologicznej po prostu. One tutaj mają takie delikatne futerko w środku, są lekko ocieplane, te poprzednie też. Jeszcze jedne kozaki też ze sklepu Choice, one są dłuższe od tych poprzednich. Są w kolorze takim, na stronie są opisane jako szare, ale to nie jest szary, to jest taki lekko zielonkawy kolor. One są bardzo ciepłe. Też tutaj mam takie delikatne futerko, ale naprawdę grzeją tak, że jeżeli byłoby ciepło, to nie da się ich nosić. Są po prostu takie typowo na zimę i na wczesną wiosnę, kiedy jest zimno. Tutaj z przodu, tutaj z boku mam taki zamek, który jest zamkiem ozdobnym. Z takim, nie wiem, czy to jest lew. Chyba to jest lew tutaj. I tutaj z przodu mają też taki złoty element, który nie bardzo mi się podobał na zdjęciu, dlatego ja trochę zwlekałam z ich kupnem, ale okazało się, że w rzeczywistości on się wcale nie rzuca w oczy i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mają też dosyć sporą tutaj kotur. Kolejne buty to są buty z frędzlami, czarne botki, mają czerwoną podeszwę. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o rozmiary, no to rozmiary ja noszę 38 praktycznie zawsze i rzeczywiście ten rozmiar jest dobry, tu się sprawdził ten rozmiar i wszystkie buty te z Chin są w rozmiarze 38 i każde pasują mi idealnie. Te frędzle, kiedy te buty przyjechały do mnie, były strasznie pognieciane, więc wyprasowałam je żelazkiem. I teraz wyglądają już fajnie, są ok. Podeszwa jest taka antypoślizgowa. To też mnie zaskoczyło, że one są naprawdę bardzo starannie wykonane. Nie spodziewałam się takiej jakości. Tutaj w środku mają futerko takie dość grube, więc są naprawdę ciepłe. Kolejne moje buty to są buty z H&M-u. Kupiłam je teraz jakoś niedawno, chyba tydzień temu na wyprzedaży, kosztowały 60 zł i wyglądają naprawdę fajnie. Tutaj mają taki srebrny zamek. Są wygodne, tylko ich jedynym minusem jest to, że tutaj chyba one są po prostu zbyt wysokie. Jeżeli idę, to po prostu tutaj ten przód wbija mi się w nogę i przez co po prostu... No gdyby nie to, to by były naprawdę bardzo wygodne, byłyby idealne. Bardzo fajnie wyszczuplają nogę, jeżeli założy się je do czarnych getrów albo do czarnych jeansów, to wtedy powstaje taki efekt, że się ma naprawdę super fajne, długie, zgrabne nogi. Jeżeli macie takie buty, to koniecznie dajcie znać, czy jesteście z nich zadowolone i czy Wam się tutaj też ten przód wbija, czy to po prostu ja mam tylko jakieś takie dziwne nogi. Okej, i ostatnie buty, to są buty, które dostałam... Ja na nie czekałam dosyć długo, napisała do mnie firma Sami Dress i link będzie też pod spodem, będziecie mogli sobie sprawdzić.
No i poprosili mnie, czy mogłabym sobie coś wybrać i pokazać to na swoim blogu, ewentualnie na Instagramie. Wybrałam sobie takie buty. Te buty bardzo podobały mi się w zeszłym roku i naprawdę chciałam je mieć, ale nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Były na Allegro, ale kosztowały jakoś tak dużo, że stwierdziłam, że po prostu nie opłaca mi się ich zamawiać i ostatecznie ich nie kupiłam. Ale jak zobaczyłam je na tej stronie właśnie teraz, to stwierdziłam, że tak, że to są te buty, że je właśnie sobie zamówię. Są bardzo fajne, mają w środku też futerko, są ocieplane i są ciepłe. Są dość stabilne mimo tego bardzo wysokiego obcasa, ale jak na razie trochę boję się w nich chodzić, bo jest śnieg, lód i po prostu nie chciałabym połamać nóg. Ale wizualnie są naprawdę super. Niedługo, jeszcze nie pokazywałam żadnej stylizacji z nimi na blogu, ale niedługo na pewno pokażę. No i okej, tak staram się trochę streścić, żeby ten filmik nie trwał za długo, żebym nie musiała tam zbyt dużo obcinać. To są wszystkie buty, jakie zamówiłam sobie bądź kupiłam w tym sezonie. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Jeżeli filmik się Wam spodobał i chcielibyście zobaczyć więcej takich filmików, to koniecznie dajcie mi łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. Dzięki za oglądanie. Pa, pa!